Nie pójdę, dlatego że skrytykowaliśmy z kolegą Krzysztofem Osiejukiem na początku tak troszeczkę. Nie mogę tam pójść. Proszę Państwa, no jeżeli mamy sytuację taką, jest tygodnik Wprost. W tym tygodniku ukazuje się artykuł niejakiego Śmiłowicza. Bardzo zły. I on pisze, ten Śmiłowicz, że Wilcztań z Sakiewiczem pokonali Rydzyka i że to jest wojna na prawicy. Wie pani co, to są za poważne sprawy, żeby mówić, ten jest wredny, a tamten nie jest wredny, bo w tym czasie Sakiewicz pisze jakieś listy proszalne do ojca Tadeusza Rydzyka, to jest raz. Parę dni czy tam miesięcy wcześniej Śmiłowicz jest stałym gościem w przeglądzie tygodnia Sakiewicza, czyli oni się znają i się porozumiewają. A skoro znają się i porozumiewają, a Śmiłowicz mimo tego próbuje we mnie i w innych czytelnikach wywołać wrażenie, że tam jest jakaś prawdziwa, ostra konfrontacja, a oni, no bo jeżeli by tak było, gdybym ja mówił jedno, a Śmiłowicz w wielkim tekście zarzucił mi kłamstwo, albo że ja robię coś innego, to bym go albo pozwał, albo poszedł do niego, wywalił mu stolik, prawda, z tym, co on tam na tym stoliku ma, no zrobił jakąś taką rzecz, prawda, i powiedział, panie Śmiłowicz, nie rób pan tego więcej. A tutaj jest ogólna buźka i spokój. No więc ja powątpiewam w prawdziwość tych konfliktów, po prostu. Po prostu powątpiewam, a skoro tak, to ja nie mogę tam iść i oni nawet nie próbują mnie tam zapraszać, dzięki Bogu.